Zastanawiasz się, w jaki sposób działać na LinkedInie, aby przynosiło to efekty, ale jednocześnie, abyś nie musiał inwestować w to pieniędzy, czyli budżetu reklamowego? Jeśli tak, to właśnie o tym będę opowiadał w 64. odcinku Strategicznych Piątków. Pokazuję tutaj, w jaki sposób działać efektywnie i strategicznie w obszarze marketingu. Zaczynamy. Cześć, ja nazywam się Dawid Czoska i zwiększam efektywność marketingu, a także pomagam go poukładać. W dzisiejszym odcinku skupię się na działaniach na LinkedInie i na tym, jakie 9 rzeczy możesz zrobić. Takich, które powinny przynieść efekty, jeśli zrobisz je dobrze, ale jednocześnie nie musisz na nie wydawać budżetu reklamowego. Jest to dobre rozwiązanie zarówno dla handlowców, którzy zazwyczaj nie dysponują sami jakby swoim budżetem reklamowym, tylko budżet reklamowy ma firma yy, matka, tak to nazwijmy, yy, która inwestuje w reklamę, jakby we własnym zakresie, a ty handlowców musisz jakby sprzedawać w zakresie własnym. Bardzo często tak to wygląda. Oraz może dla początkujących, mniejszych firm, które nie chcą inwestować w reklamę na LinkedInie która trochę kosztuje, trzeba mieć jakiś budżet, żeby w to pójść. Więc te 9 rzeczy, które ja tutaj pokażę, są kluczowe moim zdaniem przy tym, aby osiągać efekty na Inklinie w postaci czy to pozyskiwania nowych klientów, czy to pozyskiwania pracowników, bo o tym też trochę będę mówił na samym końcu, bo, bo tutaj też bardzo dużo można ugrać. Ok. I teraz pierwszą absolutnie podstawową rzeczą, o której chciałbym powiedzieć, to profil osobisty. Ee, większość działań na LinkedInie, o których będziemy tutaj rozmawiać w tym odcinku, dotyczy profili osobistych, a nie profili firmowych. Cały czas widzę, że wiele osób to myli, że zastanawia się, jak mówimy o tym LinkedInie, że to fajnie działa. No to czy mówimy o profilach osobistych, czy mówimy o profilach firmowych. Generalizując mocno, jest tak, że te rzeczy, które możemy zrobić za darmo, czyli bez budżetu reklamowego, wydając swój czas e, i wydając też jakby wiedzę, którą musimy zdobyć o tym, jak to robić, e, dotyczy profili osobistych. Na profilach firmowych zazwyczaj trzeba wydawać budżet reklamowy, żeby to się spinało, żeby to miał sens, więc będziemy rozmawiać o profilach osobistych. I teraz pierwszą rzeczą, od jakiej musisz absolutnie zacząć na LinkedInie, to dopracować perfekcyjnie. Profil osobisty, Perfekcyjnie. doskonale, niedobrze, niewystarczająco, tylko perfekcyjna. Po to, aby tutaj już na tym etapie trochę wyprzedzić konkurencję w momencie, w którym klient będzie robił tak zwaną obczajkę, czyli na etapie decydowania się na, na Twoją firmę albo na firmę konkurencyjną, żebyś ty tam wygrał po prostu, żeby ten profil, twój profil był lepszy od profilu Twojego konkurenta. I to jest bardzo pierw, pierwsza, jakby turbo istotna rzecz. <laughs> I teraz, jakie elementy są takie najważniejsze przy profilu osobistym? Zdjęcie i zdjęcie w tle. Tu nie będę jakby się mocno rozwijał na ten temat, jak to ma być zrobione. Bo jest dużo materiałów w sieci odnośnie tego i myślę, że poniekąd jest to trochę intuicyjne. Wydaje mi się, że wiesz w jaki sposób to zdjęcie powinno wyglądać. Wydaje mi się też, że trochę wiadomo, co powinno być na tym zdjęciu w tle. Czyli jakieś nawiązanie do marki firmowej, którą tworzysz, bądź do marki osobistej, jeśli taką promujesz. Jakieś hasło i jakieś call to action też bym tutaj dał. Tak jak u mnie, jest to zachęta do wejścia na stronę straterrace.pl. Poniżej imienia, nazwiska jest nagłówek. Kolejna bardzo ważna rzecz, w której należy zawrzeć słowa kluczowe, o których będę mówił trochę więcej przy okazji. Hashtagów, które też są istotne, a także po prostu informacje, czym się zajmujesz, w jaki sposób możesz pomóc klientowi, ale należy to ująć w taki sposób, żeby dla klienta było to ciekawe, żeby on chciał to przeczytać, żeby to mówiło mu też, jaką korzyść on może osiągnąć w związku z jakby współpracą z Tobą. E, więc tak jak jest u mnie, na przykład CEO, Stratę Rise. CEO, dlatego że to daje na LinkedInie wiele bonusów. E, wspomnienie o tym, jakie to jest stanowisko, jeśli to jest CEO, po prostu tak jest, że lepiej jest wtedy ten profil odbierany. E, w kolejnym członie jest układem strategii z większą marketingu, czyli odniesienie się do tego, z czym kojarzą mnie kli moi klienci, moi potencjalni klienci i z czym też mogą do mnie przyjść, czyli po spisanie strategii, po poukładaniu marketingu i po zrobienie tak, żeby on działał lepiej, czyli po jego efektywności. I w kolejnym jakby członie mam już obsługę marketingową, strategię marketingową, kampanie, szkolenia, to już są słowa kluczowe, czyli to już nie musi pięknie wyglądać, pięknie być napisane, tu bardziej chodzi o keywordy, czyli takie słowa kluczowe, po których klienci mogą pewnych rzeczy szukać i na końcu jest link z żeby jeszcze raz Pokazać, gdzie masz się udać. E, I to jest to. Kolejna rzecz, e, która jest pod tym, e, ale nie każdy ma to odblokowane to świadczenie usług. E, I to jest też ważna sekcja, którą należy wykorzystać, bo ona jest i ważna pod SEO profilu, czyli pod, pod to, ile osób Ciebie będzie mogło wyszukać na LinkedInie. A widzę, że u wielu ludzi nadal ta sekcja nie jest wykorzystywana. Możesz ją odblokować pod profilem. Masz, jakby taką możliwość, pokaż, jakie usługi świadczysz, jakoś tak się to nazywa. Więc, świadczenie usług to też jest sekcja, którą warto uzupełnić. Kolejna rzecz to polecane publikacje. Jeżeli publikujesz na LinkedInie, a do tego ciebie mocno zachęcam, bo to również daje dużo bonusów. Nawet jeśli nie będziesz miał dużych zasięgów, o czym będę mówił za chwilę, to możesz. Wejść w jakikolwiek post z przeszłości Twój i w opcjach, które są dostępne w prawym górnym rogu, możesz zaznaczyć: Zaprezentuj w górnej części profilu. I wówczas na Twoim profilu tworzy się taka sekcja polecanych publikacji, która bardzo fajnie wygląda. Możesz tam wybrać, jakie publikacje chcesz pokazywać w górnej części profilu. Wygląda to lepiej, ten profil lepiej, jest też wtedy widziany, jakby przez Linkedina. Więc do tego te, Ciebie też mocno zachęcam, żeby tę sekcję wykorzystać. Kolejna rzecz to sekcja o mnie. I tutaj e, zazwyczaj każdy tę sekcję uzupełnioną ma w jakimś tam stopniu. I tu znowuż zachęcam Ciebie do podejścia takiego, żeby tę sekcję uzupełnić doskonale, żeby ją uzupełnić perfekcyjnie, żeby mocno sfokusować się na tym, żeby tu zawrzeć słowa kluczowe, żeby tu zawrzeć swoją opowieść, żeby pokazać, jaką narrację mamy jako firma. Jeśli nie macie to zdecydowanie warto wejść na stronę strata .pl i się do mnie odezwać. Ale tutaj też na samym końcu warto dać call to action. Można nawet w dwóch miejscach w tym opisie dać call to action. Możecie wejść na mój profil, zobaczyć jak ja mam to poukładane. Myślę, że całkiem nieźle to funkcjonuje, bo całkiem sporo osób się do mnie odzywa z LinkedIna, więc mam wrażenie, że ta sekcja jest ułożona dosyć dobrze. Wzorowałem się też na osobach, które... Umieją w LinkedIna, które też mają wyniki na LinkedInie, więc tam możecie po prostu zerknąć, jak ja to ułożyłem. Warto tutaj też postawić na, na kilka kliknięć przycisku Enter, czyli zrobić odstępy, zrobić akapity, żeby to się łatwo czytało. Może jakieś wylistowanie, takie jak ja mam tutaj na samym końcu tego screena, żeby to wyglądało przejrzyście i żeby niosło też wartość dla klienta. To jest bardzo ważna rzecz. Ta sekcja jest turbo istotna. Kolejna sekcja to rekomendacje. Czyli nie chodzi tutaj o te sekcje, gdzie umiejętności polecamy sobie, tylko o sekcje, gdzie ktoś może wystawić tobie opinię i gdzie ty też możesz komuś wystawić tę opinię. Ja mam tutaj w momencie robienia tego screenu 12 otrzymanych opinii, i to jest ok. Minimum przyjmuje się, że jest 10. Słyszałem z ust człowieka, któremu ufam, że jak mamy 10 rekomendacji, ale takich, które są unikalne, czyli nie na zasadzie takiej, że. Ja wystawiam Mikołajowi, on wystawia mi, bo wtedy to się jakby nie liczy pod algorytm. E, ważne jest to, żeby ja, Mikołaj wystawia mi, ja jemu nie wystawiam. Wtedy LinkedIn patrzy, okej, okay, ta opinia jest wystawiona na serio, a nie na zasadzie takiej, że ty mi, ja tobie i coś tam wymyślamy, że niby ze sobą współpracowaliśmy. Nie o to tutaj chodzi, to musi być unikalne. E, ale o te rekomendacje też warto zadbać, bo to mocno buduje zaufanie. A na LinkedInie przecież o zaufanie w dużej mierze się jakby gra toczy, bo chcemy po prostu, żeby klient, który wejdzie na nasz profil, zaufał nam, że my dobrze wykonamy robotę, że do nas warto się odezwać i do nas z nami warto współpracować. Żeby on miał takie wyobrażenie jeszcze zanim się do nas odezwie. Zanim się odezwie, to już, żeby miał jakieś zaufanie wobec nas zbudowane, bo wtedy sprzedaż pójdzie nam lepiej. Eee, wtedy jest większa szansa, że sprzedamy z taką marżą, z jaką chcemy sprzedać. I po prostu też, że, że wymieciemy konkurencję na etapie sprzedaży, więc rekomendacje są turbo istotne. I teraz przejdę do kolejnej rzeczy. Tam jeszcze, zanim przejdę do hashtagów, do, do kolejnej ważnej rzeczy, to pamiętaj, że na profilu osobistym jest dużo więcej rzeczy, które ja tutaj pokazałem, ale te, które ja pokazałem, są moim zdaniem kluczowe, a jednocześnie są najczęściej zaniedbywane. Wszystkie pozostałe części, doświadczenie. Wykształcenie, certyfikaty e, itd., tak dalej, tak dalej. to wszystko musisz też uzupełnić i też pamiętać o tym, żeby starać się uzupełnić tak jak najlepiej, bo twój profil to jest trochę jak strona internetowa Twojej firmy, e, czyli miejsce, gdzie możesz zbudować zaufanie. Więc bardzo mocno musisz się sfokusować na tym, żeby ten profil był dobrze poukładany. Zwłaszcza, że moim zdaniem nie ma tam jakoś dużo pracy, tylko trzeba po prostu. Rozłożyć to sobie, nie wiem, na części, zorganizować, zrobić to najlepiej jak można. Zerkać raz na jakiś czas i się zastanowić, czy nie mogę czegoś poprawić. I jakby tyle większej filozofii tu nie ma. Kolejna rzecz to hasztagi. E, hashtagi. Hasztagi można wykorzystać w kilku miejscach. Po pierwsze, przy hashtagach trzeba najpierw sprawdzić ich potencjał. E, można to zrobić tak, że w okienku wyszukiwania na górze profilu. E, wklepujemy sobie dany hashtag. To nam wyszukuje jakąś publikację z hashtagiem. Wówczas tej publikacji w ten hashtag klikamy i pokazuje się nam ile osób ten hashtag obserwuje. To daje nam jakieś tam, powiedzmy, wyobrażenie na temat tego, czy ten hashtag ma potencjał. Ja na przykład wybrałem B2B e-commerce marketing strategia i tych czterech hashtagów bardzo często używam. Teraz w jakim miejscu? Jedna rzecz, to jest tematyka treści. To jest taka opcja, którą też można wybrać na etapie jakby profilu osobistego i jego tworzenia, jego optymalizacji, więc to warto zrobić. Druga rzecz, którą warto na LinkedInie robić, to umieszczać hashtagi w poście gdzieś tam na samym końcu, podobnie jak na Instagramie. Na LinkedInie też to całkiem nieźle działa, też pod wyszukiwania. Przekłada się to na liczbę wyszukiwań profilu i na liczbę wyświetleń też publikacji. Słyszałem też to nie jest jakby coś, co ja osobiście zweryfikowałem, tylko coś, co zaczerpnąłem od eksperta LinkedIna, e, któremu ja ufam, że od 3 do 5 hashtagów to jest optymalna liczba, której powinniśmy używać, e, więc ja używam zazwyczaj właśnie gdzieś w tym zakresie. Czyli trzy hashtagi to są takie uniwersalne, jeden hashtag zazwyczaj jest taki dotyczący stricte tego, czego dotyczy post. E, więc na końcu. E, Warto te hasztagi dodawać, bo to też nie dużo kosztuje, a może nam przynieść jakieś dodatkowe wyświetlenia. I eee, teraz odnośnie publikacji, to jedna turbo istotna rzecz. Pamiętaj, że większość publikacji na LinkedInie ma cel zbudowania zaufania do twojej marki. Jakkolwiek się tego nie nazwie, czy to się nazwie lejkiem sprzedażowym i tam budowaniem, nie wiem, świadomości, rozpoznawalności i tak czy mówimy o postach typowo sprzedażowych? Zazwyczaj gra się toczy o zaufanie. Czyli żeby odbiorca, który zobaczy Twój post, który wejdzie na Twój profil, który będzie się zastanawiał, czy Ty możesz mu pomóc, gra się toczy o jego zaufanie. Czyli żeby on zaufał, że tak, Ty jesteś w stanie to dobrze zrobić. I teraz moja rekomendacja taka jest, żeby to zaufanie budować w ciekawy sposób. Co to znaczy w ciekawy sposób? Zazwyczaj zaufanie buduje się tak, że wstawia się, nie wiem, opinie klientów, albo case study jakoś napisane, albo jakieś zdjęcie ze szkolenia, że gdzieś byliśmy na jakiejś konferencji i że ta konferencja jest super. To są takie klasyki klasyków, które ja bardzo często widuję, ale mam też kilka pomysłów na to, jak to zaufanie można zbudować w nieco ciekawszy sposób i też w nieco mniej taki pokazujący, że ten post jest po to, żebyś tymi klientem. Zaufał. Pierwszy sposób, który chcę Tobie pokazać, to Case Study, ale opowiedziane w formie historii. Zazwyczaj Case Study wygląda tak, że mówimy, co było na początku. Co było potem, co zrobiliśmy i jaki był sukces. Jest to zazwyczaj pisane w taki sposób, żeby od początku do końca pokazywać, że to jest super współpraca. Mój prototyp który często jakby zdradzam, i który widzę już jakby po trzech case'ach łącznie, zrealizowanych typowo przez tą historię i poprzez promocję jakby tego typu case study versus innej formie, czyli testy AB jasno jakby pokazały, że, że taka forma się lepiej przyjmuje, to rozpoczęcie jak to w storytellingu od tego, jak to na początku było źle. Czyli z czym klient do nas przyszedł, z jaką sytuacją do rozwiązania albo też jakie miał obawy przed rozpoczęciem współpracy. I to bardzo mocno działa, bo rezonuje zazwyczaj z klientem, który to case study czyta. Bo jak klient do nas chce przyjść, to zazwyczaj przychodzi, żeby rozwiązać jakiś problem albo żeby dojść do czegoś. I teraz jak on na początku takiego case study czyta, że ktoś jest w podobnej sytuacji, bo na przykład szuka agencji reklamowej, ale bardzo obawiał się tego, że to będzie kolejna agencja, która go zaniedba, która tylko przypali mu budżet reklamowy, z którą będzie ciężki kontakt, account będzie się zmieniał co miesiąc Nikt nie będzie chciał wziąć za to odpowiedzialności, i tak dalej, i tak dalej. Jeśli od tego zaczniemy case study, że klient, który do nas przyszedł, miał takie obawy na starcie, to już to case study będzie chętniej czytane, bo na początku ktoś się z tym utożsami, ale też będzie ciekawy, jak to się skończyło. Skoro ten klient przyszedł z takimi obawami, to co było na końcu? Jak ta historia się skończyła? Już wzbudza to większą ciekawość, niż nasza firma nawiązała współpracę z klientem. X. Klient X przyszedł do nas, aby wyjść na rynki zagraniczne, bla bla, bla bla bla. Nudy. Trzeba zacząć od mocnego uderzenia, tak jak w filmach akcji, czyli co było na początku, jakby z czym i z jakim problemem przyszedł, jak on nas myślał na początku, czego się bał, i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo mocna, mocna rzecz i dużo ciekawiej buduje zaufanie. E, taka historia na LinkedInie i teraz storytelling, o którym trochę tutaj mówię. Można odnieść w zasadzie do każdej sytuacji. Czyli jeśli jesteśmy na jakiejś konferencji i chcemy pokazać to, że my tam jesteśmy, że my tam się prezentowaliśmy, to opowiedzmy to w formie historii. Też zacznijmy od tego, że nie wiem. Baliśmy się, że nie zdążymy zrobić prezentacji. Obawialiśmy się, że się spóźnimy. Bardzo mocno się stresowaliśmy przed tą prezentacją, bo duża publika była i byli tam ważni ludzie. To wszystko są rzeczy, które sprawią, że twoje posty będą chętniej czytane. E a jeśli ktoś wejdzie już w twój post, a o to nam chodzi na początku i pójdzie dalej, to on to bardziej zapamięta, bo historie są dużo bardziej zapamiętywalne niż takie proste napisanie. Byłem na konferencji, było super, dziękuję temu i temu, opowiadałem o tym i o tym. To takich postów na LinkedIn jest dużo, musisz postawić na historię, bo ten, tam też jest łatwiej o unikatowość tych postów, no bo ta historia jest tylko twoja. Nikt nie napisze takiego posta, no bo tylko ty na przykład bałeś się, że na tą prelekcję, nie wiem, swoją, własną się spóźnisz i tak dalej. I nie bój się jakby co ludzie pomyślą. Eee, chyba, że jesteś w niektórych branżach typu prawnicy, no to tam są trochę inne reguły, chociaż niektórzy też je łamią. Z powodzeniem. Eee, więc to, to jest jakby rzecz odnośnie zaufania. I teraz druga zachęta odnośnie publikacji moja, to wykorzystuj grafiki zdjęcia wideo, czyli nie wstawiaj suchych postów z samą treścią. Już tłumaczę dlaczego. Pod zasięgi chyba nie jest to aż tak istotne. W sensie posty, które wstawiamy tylko z treścią, nadal mają szansę dotrzeć do szerokiej publiki. Jest dużo osób, które wstawia takie posty. I jakby dobrze im to funkcjonuje. Mi tutaj chodzi o inny aspekt. O aspekt brandingu, o aspekt atakowania też kogoś. Zmysłem, kolejnym zmysłem wzroku, żeby ktoś też zapamiętywał naszą identyfikację wizualną, kolory, które z nami jakby współgrają, naszą twarz i tak dalej, i tak dalej. Stąd warto grafiki, zdjęcia wideo również wykorzystywać, czyli nie tylko treść posta, ale i jakąś grafikę, właśnie kreację reklamową też warto. Mieć z tego właśnie względu, to też moja, jakby taka wytyczna. I teraz, jak mówiłem w publikacjach, to być może zastanawiasz się, ok, będę publikował te posty, ale jakby co z tego, skoro będzie to widać, nie wiem, 10 osób, 50 osób, skoro będę miał dwa polecenia pod publikacjami, co jakby mi to da. Pierwszą rzeczą, o której chcę powiedzieć, to w jaki sposób powiększać sieć kontaktów ze swojej strony, czyli jak zapraszać ludzi innych do kontaktu. I tu oczywiście wytyczna jest jakby taka, żeby dodawać notatkę, kiedy wysyłamy do kogoś zaproszenie i żeby nie robić tego randomowo. O grupie odbiorców, czyli do kogo to wysyłać, to zaraz będę mówił. Tutaj chcę pokazać kilka przykładów konstrukcji, jak taka notatka na start może wyglądać, bo kiedy wysyłamy zaproszenie kogoś do, do sieci naszej kontaktów, to tam jest też taka opcja: dodaj notatkę. I ja do tego mocno zachęcam, żeby tę notatkę dodawać. Można ją sobie stworzyć uniwersalną i kopiować, nie trzeba za każdym razem pisać jej indywidualnie. Chyba, że postawimy też na jakąś automatyzację, no to to wtedy jest w ogóle jakby osobny temat. Ale tam też trzeba mocno się zastanowić, kiedy będziemy korzystać z programu typu Snuvio, typu Metalfred, Kiedy będziemy zaproszenia do sieci kontaktów wysyłać jakby szerzej, a nie ręcznie, nieprecyzyjnie, eee, aż tak bardzo. Kiedy mamy większą grupę odbiorców, kiedy chcemy zrobić jakiś konkretny cel, no to ok, z takich narzędzi też można korzystać. Tylko pamiętajcie o złotej zasadzie, żeby nie sprzedawać w pierwszej wiadomości. E, no właśnie, jeśli nie sprzedawać, no to co? E, pierwszy przykład, dzięki za aktywność pod jednym z moich ostatnich postów. Pozostańmy może w stałym kontakcie. Wysyłam taką wiadomość raz w tygodniu do osób, które zareagowały na mój post. Ale których jeszcze nie mam w sieci kontaktów, które są jakby świeże, które, do których ten post dotarł, bo dotarł szerzej, do szerszej publiczności, do, do większej liczby odbiorców. Ale nie mam jeszcze kogoś w sieci kontaktów, ktoś zareagował, wysłałem taką wiadomość, i bardzo często jakby ten ktoś ląduje w mojej sieci kontaktów, obserwuje mnie. Stąd jest większa szansa, że kolejne publikacje także będzie widział. Kolejna rzecz. Eee, witam, panie Tomaszu. Widzę, że mamy kilka wspólnych kontaktów, a także oboje jesteśmy właścicielami firm. Z chęcią dołączę do pana sieci kontaktów. I tu są, tu wychodzi jakby bardzo ważny człon. Widzę, że mamy kilka wspólnych kontaktów i oboje jesteśmy właścicielami firm. Mamy punkt wspólny. Wysyłam to zaproszenie nie dlatego, że chcę tobie coś sprzedać, tylko dlatego, że widzę, że mamy punkty wspólne i myślę, że powinniśmy być jakby w swojej sieci kontaktów, bo może gdzieś tam będziemy mieli okazję przeciąć się w biznesie. E, więc trzeba komuś mocno komunikować, dlaczego go zapraszasz i jaka jest twoja motywacja do tego, żeby ten ktoś był w twojej sieci kontaktów. I to jest bardzo ważna rzecz, która załatwia trochę jakby wam ten takie myślenie jakby ludzi, że ten ktoś mnie zaprasza po to, żeby sprzedać. Nie, ja zapraszam po to, żeby powiększyć swoją sieć kontaktów, bo chcę zbudować relację, bo wiem, że tylko w taki sposób ja kiedyś tam mogę sprzedać, albo ty być może będziesz mógł sprzedać mi, no bo ja też przecież pewnych rzeczy potrzebuję. E, więc to jest ważna rzecz. E, I druga rzecz, to kogo zapraszać. Czyli jak mamy tę jakby konstrukcję wiadomości opartą na tym, że piszemy dlaczego zapraszamy, bo i tu, i tu pisze dlaczego. Tu zapraszam dlatego, że ktoś był aktywny, tu zapraszam dlatego, że widzę, że pan Tomek też ma swoją firmę. I że mamy kilka wspólnych kontaktów. To pytanie: kogo zapraszać? I tu mam trzy: jakby grupy odbiorców, które możemy chcieć zapraszać, i też jednocześnie które chcemy akceptować do swojej sieci kontaktów. Bo zapewne dostajesz dużo zaproszeń do, do sieci kontaktów od kogoś. Część jest typowo spamerskich, sprzedażowych. Część jest takich, że w sumie nie wiadomo, czy zaprosić, czy nie. I teraz, jeśli ktoś będzie w którejś z tych trzech grup, o które zaraz pokażę, to zapraszać. Jeśli kogoś nie będzie w tych trzech grupach, to nie zapraszać czyli odrzucać, usuwać, klikać ten przycisk, który nazywa się bodajże zignoruj Nie bać się tego, ten ktoś jakby tego nie zobaczy nie bać się tego, klikać ten przycisk i jak najbardziej, jeśli kogoś nie ma w tych trzech grupach i też zapraszać osoby, które w tych trzech grupach są, a jeszcze nie mamy ich w naszej sieci kontaktów. I teraz jakie to grupy? Pierwsza grupa, dosyć oczywista to klienci, ci obecni i oczywiście ci potencjalni. Jeśli ktoś jest naszym klientem, to albo może nim zostać, to przyjmujemy go do naszej sieci kontaktów i też jak poszerzamy sieć kontaktów, to chcemy takie osoby mieć. Wydaje mi się, że to jest proste. Druga rzecz to autorytety z branży. Jeśli w naszej branży są jakieś autorytety, które na LinkedInie mają powiedzmy to, jakby fame, czyli mają duże zasięgi, e, to my też chcemy je mieć w sieci kontaktów, e, bo chcemy widzieć ich publikacje i chcemy być aktywni pod ich publikacjami. E, po co? Po to, żeby trochę jakby też korzystać z ich zasięgów, czyli jeśli ich posty docierają nie wiem, do 10 tysięcy osób i ktoś ten post czyta, komentuje to może też natrafić na twój komentarz. Jeśli ten komentarz będzie ciekawy, merytoryczny, to zyskujesz zaufanie tej osoby. Czyli robisz robotę, którą masz do zrobienia na LinkedInie. Ktoś wchodzi na twój profil, czyta, czym się zajmujesz, czyta, jak może z tobą współpracować i być może wykonuje jakąś akcję albo jej nie wykonuje, ale kiedy będzie ciebie potrzebował w przyszłości, bo zmieni się jego sytuacja, to będzie też o tobie pamiętał, jak będzie szukał, nie wiem, firmy na przykład w wyszukiwarcy i sobie przypomni, był taki ktoś, kto mądrze tam pisał pod postem pana X. W tym temacie. Więc dlatego warto mieć autorytety z branży w swojej sieci i komentować ich posty, bo to też może bardzo dużo Tobie dać. Trzecia grupa to inni decydenci branżowi, czyli osoby, które w Twojej branży są ważni. Być może są to organizatorzy konferencji, organizatorzy targów, organizatorzy wydarzeń. Być może są to właściciele jakichś, nie wiem, czasopism branżowych. Ludzie, którzy w Twojej branży się liczą, którzy w Twojej branży, których jeśli zdobędziesz ich zaufanie, to będzie to dla ciebie dobry deal. Eee, I tacy, takich ludzi też warto mieć w swojej sieci kontaktów. To są te trzy grupy, które mi przychodzą na myśl, eee, które dla mnie są też kluczowe w mojej branży, z którymi staram się być blisko na LinkedInie. Czyli i wysyłać zaproszenia, i przyjmować zaproszenia od tych osób, które są w tych trzech grupach. Więc to jest kolejna rzecz, którą z Afriko możesz zrobić i która może przynieść tobie dużą kasę. Kolejna rzecz. To jest takie magiczne okienko pod każdym postem na Linkedinie, jak dodaj komentarz. I teraz jedną z ważniejszych w sumie rzeczy na Linkedinie, yy, gdzie możesz zrobić moim zdaniem większą robotę nawet niż publikując posty własne, które też są jednak istotne, bo jak ktoś wejdzie na Twój profil zobaczy, że publikujesz, to tam będzie miał szansę jak nigdzie indziej zbudować sobie zaufanie do Ciebie. To jest druga też opcja. Komentowanie postów innych, czyli autorytetów z Twojej branży, postów Twoich klientów, postów tych innych decydentów w Twojej branży, byciem aktywnym pod ich postami. Bo jeśli to zrobisz, to raz, oni będą potem widzieć Twoje posty, czyli zwiększasz sobie zasięgi. To jest raz. Dwa, budujesz z nimi relacje, bo mam masę jakby znajomych, masę partnerów biznesowych też, którzy jakby przyszli do mnie z tego, że ja komentowałem ich posty. I robiłem to w sumie na początku, dlatego że te posty były po prostu ciekawe i że ja miałem coś do powiedzenia w związku z tymi postami. Potem zacząłem jakby i z jednej strony usłyszałem na szkoleniach, że tak się robi, e, więc powiedziałem sobie brawo Dawid, dobra robota, e, intuicyjna. E, z drugiej strony zacząłem obserwować, że to działa mi lepiej niż publikowanie moich postów, plus potem te osoby reagują na moje posty. E, I teraz gwiazdka jest tutaj taka. Jedna ważna uwaga jest taka, że. Te komentarze muszą być merytoryczne, muszą być ciekawe, muszą być jakieś. One nie mogą być jakiekolwiek. One nie mogą być na zasadzie brawo, gratulacje, jakiś inny taki banał rzucony. Wiecie, że można by kontrol C zrobić i wkleić pod 10 kolejnych postów. To musi być jakieś merytoryczne odniesienie się do tematu. Więc moim zdaniem, jeżeli nie masz nic ciekawego do powiedzenia pod tym postem, ale masz takie. Pragnienie, żeby coś napisać, to ja bym raczej nie pisał. Raczej bym sobie zostawił jakby taką opcję jedynie, że komentuję merytorycznie posty, które mnie zaciekawią i w związku z którymi mam coś ciekawego do powiedzenia. Bo jeśli takie komentarze będziesz zostawiał, to gwarantuję ci, że autor posta na pewno cię zapamięta i że część ludzi, które ten post widziała, które czytała ten komentarz, też wejdzie z tobą w jakąś interakcję. A w najgorszym razie po prostu ciebie zapamięta jako kogoś, kto się zna na temacie i komu można zaufać. Więc, komentarzami możesz zrobić niesamowitą pracę, i to jest kolejna rzecz, do której mocno ciebie zachęcam w tym odcinku. Rzecz kolejna, profil firmowy. Jeżeli oczywiście masz jakąś markę firmową i masz decyzyjność w postaci takiej, że decyduje, czy zakładać profil firmowy, czy nie to polecam tobie go założyć. Eee, raz, że będzie to lepiej wyglądać na twoim profilu osobistym. Dwa, że taki profil firmowy bardzo mocno się przydaje, żeby podlinkować go, nie wiem, ze strony internetowej swojej, ale też przydaje się w momencie obczajki. I tu chyba przydaje się najbardziej. Czyli w momencie, kiedy jakaś firma, zwłaszcza tu, tu, tu o B2B yy, myślę w największym stopniu, ale też B2B najbardziej działa na Inktinia. Jeśli B2B decyduje się... Yy, że do kolejnego etapu przychodzą, nie wiem, pięć firm, to jest duża szansa, że te pięć firm zostanie sprawdzonych także w social media. A że LinkedIn w B2B, moim zdaniem, teraz jest platformą, która ma największe znaczenie, to prawdopodobnie Twoja firma zostanie wyszukana na LinkedInie. Jeśli nie znajdą ciebie albo znajdą Twój profil i on będzie zaniedbany, a Twoja konkurencja ma profil zadbany, super, ma dużo obserwujących, wstawia posty regularnie. To raczej masz tutaj minusa. A my w procesie sprzedażowym w B2B chcemy zbierać raczej plusy, bo tam i tak dużo rzeczy może nie wyjść. I tak mamy prawdopodobnie ciężkich konkurentów do, do, do rozgryzienia w tym procesie, więc raczej chcemy zbierać takie drobne plusiki, zwłaszcza w rzeczach, które nie kosztują dużo. A zadbanie o profil firmowy na LinkedInie to nie jest kwestia jakichś dużych pieniędzy, to jest kwestia po prostu zrobienia tego, o co LinkedIn prosi, yy, na samej górze, czyli sam mówi co mamy zrobić i wstawiania raz na jakiś czas publikacji po to właśnie, że ktoś zrobił obczajkę w procesie decyzyjnym, w procesie sprzedażowym, to żeby on tam znalazł coś, co sprawi, że pomyśli: "Spoko, tej firmie mogę zaufać. Oni widać, że u nich się dzieje, że mają jakieś case study, że pokazują, kto u nich pracuje, że się tego nie wstydzą i tak dalej i tak dalej." Mega turbo, mocno ciebie do tego zachęcam. I ostatnia rzecz, do której ciebie zachęcam, to rekrutuj na LinkedInie. I teraz ja mam jeden case, e, który często opowiadam, e, który zrobił mi robotę marketingową. Szukałem na LinkedInie doradcy zawodowego, e, więc coś, co zrobiłem, to wziąłem sobie, spisałem jakby wiadomość schematyczną. Nie, nie wykorzystywałem do tego żadnej automatyzacji, e, bo też doradców zawodowych na LinkedInie aż tak dużo nie ma, do tego miałem. Ograniczoną geolokalizację e, i wysłałem około 200 wiadomości e, na zasadzie takiej, że hej, szukam do pracy obecnie doradcy zawodowego, może Ty jesteś zainteresowany, zainteresowana, a jeśli nie, to może ktoś z Twoich znajomych byłby zainteresowany, bo akurat szuka pracy. E, I co się stało? Stało się to, że ludzie zaczęli to mocno rozprzestrzeniać tą informację, bo oferta sama w sobie była atrakcyjna. To raz. Dwa, w tej branży doradcy zawodowi zazwyczaj mają pracę, która ich nie satysfakcjonuje i finansowo, i jakby tak rozwojowo, więc tu miałem łatwiej, to fakt, ale widziałem też już kilka innych case'ów wśród moich klientów, gdzie rekrutacje na LinkedInie działają bardzo dobrze, gdzie headhunting na LinkedInie działa też bardzo dobrze. Bo gdzie jakby łatwiej znaleźć super kandydatów do pracy, jak na LinkedInie, yy, niż na LinkedInie, bo tam masz tak naprawdę CV gotowe, możesz zobaczyć, kto gdzie pracował, jakie ma doświadczenie, ile lat tam był. Jak ktoś ma dobrze uzupełniony profil, to dużo więcej informacji tam może znaleźć o, o tej osobie. A dwa, kiedy wysyłamy taką wiadomość, że może ty jesteś zainteresowany, a jeśli nie, to może twój znajomy to robimy sobie też darmowy marketing, bo w branży nagle zaczyna być ona nas głośno. I tutaj właśnie był taki efekt, że o firmie, dla której tą rekrutację prowadziłem, zrobiło się lokalnie po prostu bardzo głośno. Bo między sobą wszyscy zaczęli opowiadać, że jest taka ciekawa oferta pracy, zaczęli sobie polecać. Ja nie miałem problemu z rekrutacją. Zrekrutowałem fajnego specjalistę. A dwa, zrobił się szum o samej marce. Więc pod rekrutację na LinkedInie też turbo jakby zachęcam do tego, żeby to wykorzystywać. Ale pod to też właśnie przydadzą się dobie wszystkie te rzeczy, które wymieniłem wcześniej, czyli uzupełniony profil osobisty, fajne, ciekawe publikacje, hashtagi, e, rekomendacje uzupełnione, e, powiększanie sieci kontaktów, komentowanie postów innych i tak dalej, tak dalej. To wszystko bardzo mocno się spina i przydaje. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej odnośnie LinkedIn'a, czyli nie wiem, przeprowadzić na przykład warsztat, który my często przeprowadzamy, warsztat z LinkedIn'a, ze sprzedaży na LinkedIn'ie, głównie pod kątem sprzedaży B2B, bądź też rekrutacji w B2B, to tutaj wyświetlam e-mail kontaktnoopastraterace.pl. Znajdziesz go też w opisie tego filmu, tam znajdziesz też telefon, gdzie możesz bezpośrednio za, zadzwonić do mnie i możemy porozmawiać o tym, w jaki sposób możemy podrasować twojego LinkedIn'a i sprawić, żeby on Dowoził tobie po prostu jakieś wyniki biznesowe, a nie tylko fajnie wyglądał. A jeżeli ten odcinek był dla ciebie wartościowy, to zachęcam cię oczywiście do subskrypcji, gdyż co tydzień ląduje tutaj ciekawy odcinek, w, co tydzień w piątek, odnośnie strategicznego i efektywnego działania w marketingu. E, jeden tydzień to odcinek z gościem, jeden odcinek, taki jak ten, to odcinek, w którym ja pokazuję. Swoje doświadczenia, swoje jakieś konkretne wskazówki co do tego, jak w marketingu działać tak, żeby przynosił on efekty. Więc zachęcam Cię do subskrypcji, do udostępnienia, być może tego odcinka, skomentowania, dania łapki w górę i mam nadzieję, że widzimy się przy okazji kolejnego odcinka. A ja mocno trzymam kciuki za efektywność Twojego Linkedina. Działamy!